miary 80, 64, 92. Marlena Sabak. Agnieszka Woźniak. Agnieszka pochodzi z Radomia. Ulicy nie będziemy czytać, ma 23 lata. Stan cywilny panna. Wiktoria Bogdańska. Starachowice. Stan cywilny mężatka. Judyta Młynarczyk. Wymiary wystarczające. Sylwia Leszczyńska. Anna Łuczynek. I już Łuczek, tak? Dobra. Wzrost 153 cm. Wzrost 170 cm. Wymiary niepodane. Dominika Skowron. Klaudia Łataś. Wiek 18 lat. Stan cywilny panna. Wzrost 172 cm. Paulina Groman. 16 lat. Panna. Wzrost 170 cm. Wymiary. A na czym pan dzisiaj tutaj jest? Co tu się odbywa? Miss Polonia! Miss Lata! Dobra, łamane przez mi z lata. Marlena, z tego co wiem, urodziłaś się w Ostrowcu. A teraz nam powiedz po arabsku, jak jest właśnie. Pochodzę z Ostrowca. Nie wiem, mieszkam w Syrii, uczę się tam. Ana z Syria, mieszkam się w Ostrowie. Idziet al wakacje i rach bal 3 miesiące. Słuchajcie, więcej chyba nie będę męczył. Jakbyście zobaczyli ten podpis na ankiecie, też byście o więcej nie pytali. Victoria, twoja największa wada? Moją największą wadą? Chyba nie mam wad. Twoja ulubiona potrawa? Kotlet? Zapytam, co oznacza skrót AGD? Nie używam. Nie używam. No słuchajcie. Gdzie leży Bałtów? Wielkie brawa, zaprezentuj się! Bałtów leży w Bałtowie! I dajemy! No dobra, udało się! Wielkie brawa! Chociaż raz, gdy pola miejsca, nasza szkoła była przecież najlepsza. Z mojej klasy był prawie... Dzisiaj widzę bez buzia. Wielkie brawa! Dominika Skowron! A Dominika dostaje gąbrownicę ufundowaną przez redakcję. Wielkie brawa dla kandydatki numer 6, a to jest oczywiście Anna Łuczywek. 2009. Zapraszamy tutaj po szarpę. A prezentem jest wieża HIP ufundowana przez Stowarzyszenie Bałt i Delta. Nowej www.echodnia.eu łamane przez Mistrz Lata. Mistrz Lata. No swój sukces, wielkie bardzo zaskoczenie dla mnie. Po prostu ta w ogóle decyzja udziału w tym konkursie była dla mnie bardzo szybka. Nie spodziewałam się, że wezmę udział w tym konkursie. No ale udało się, jestem szczęśliwa bardzo z tego powodu. Pierwszy konkurs 15 w tym bierzesz udział? Tak, pierwszy. Mhm. Nie chciałam się jakoś próbować tak nadzwyczajnie. Ale się udało. No, udało się. Czy to oznacza, że jeszcze kiedyś będziesz próbowała?
No, na pewno tak. No i na pewno wrócisz tutaj 30 sierpnia do Bałtowa. Pewnie tak.